Witajcie, przyjaciele. Dziś może być dzień Twojego zbawienia. Dziś może być dzień, najpiękniejszy dzień w życiu człowieka jest ten dzień, kiedy poznaje osobiście żywego Boga. Mam dla Ciebie pytanie. Czy chciałbyś poznać żywego Boga? Twórcę, Alfa i Omega. Tego, który Ciebie zna lepiej niż Ty samego siebie. I chcę Wam powiedzieć, że jednym z takich problemów do poznawania Boga są fałszywe obrazy, które są w myślach ludzi na temat Boga. Że Bóg jest odpowiedzialny jakoś za to, co się dzieje na przykład na Ukrainie. Przyjaciele, to jest niestety fałsz, dlatego że Bóg jest dobry i Bóg działa przez człowieka, przez... Bóg działa w ten sposób, że kiedy człowiek się spotyka z żywym Bogiem, nie z religią, ale z żywym Bogiem, wtedy rodzi się na nowo, ma nowe serce, dostaje nowe serce. Bo to serce człowieka stoi, to zepsute serce człowieka i obumarły duch stoi za tym, że są wojny, że jest walka o władzę. Że jest walka o pieniądze. To nie jest Bóg. Za wojną stoi człowiek, a za człowiekiem stoi twój wróg. I ten wróg jest również wrogiem Boga. Za tym, że twój umysł teraz nie słyszy tego, że mówię o żywym Bogu, za tym stoi twój wróg. On zaciemnia twój umysł. On zaciemnia twoje poznanie. Po to, żebyś się nigdy nie nawrócił. Po to, żebyś nie poznał osobiście żywego Boga. Po to, żebyś umierał. Po to, żebyś miał zniszczone życie. Po to, żebyś miał pustkę w głowie i pustkę w sercu. Za tym stoi wróg. Ale może być wszystko inaczej. Wszystko może być zmienione. Wszystko może być odnowione. Możesz mieć nowe serce, nowe życie od Boga, życie od Boga. Nie byle jakie życie, ale życie pełne, pełni żywego Boga. To życie z Bogiem jest czymś cudownym, jest czymś niesamowitym. To jest tak dobre, że żadna rzecz na ziemi temu się nie równa. Żadna twoja impreza, żadne zakupy, żadna miłość. Nie można tego porównać do tego, jak dobry jest Bóg, jak wartościowe jest poznanie żywego Boga. Przyjaciele, ja nie mogę narzekać na to, że było mi jakoś strasznie źle. Było mi w pewnym sensie bardzo dobrze. Miałam większość tych rzeczy, o które większość ludzi się stara. Mieszkałam w pięknym kraju. Mieszkałam w Australii. Skończyłam dobre studia. Miałam dobrą pracę. Lubiałam imprezować. Lubiałam się ładnie ubierać. Lubiałam się pokazywać na salonach. Ale problem w tym, że kiedy się to kończyło i kiedy budziłam się z bólem głowy następnego dnia, to chodzi o to, że czułam pustkę w swoim sercu, pustkę. I ta pustka stawała się coraz silniejsza, dlatego że doszłam do takiego miejsca, że wiele rzeczy, które osiągnęłam, okazywało się, że nie dawały mi tego szczęścia, co ja myślałam, że one mi dadzą. Wiele lat starałam się o to, żeby właśnie skończyć dobre studia, żeby osiągnąć jakiś pułap kariery. Ale kiedy się tam znalazłam, kiedy doszłam do tego miejsca, że to miałam, to o czym kiedyś marzyłam, to poczułam tam pustkę, poczułam się oszukana, bo się zastanawiałam, kurczę, tyle lat w to zainwestowałam. Czy to jest to wszystko? Czy to jest ten sens życia, żeby mieć kolejną torebkę i kolejne buty i kolejnego kochanka i kolejną imprezę i kolejne wakacje? Czy to jest wszystko? Czy jest coś więcej?
I ja zawołałam do Boga i powiedziałam: Boże, czy jest coś więcej? Czy jesteś? Czy jest sens życia głębszy niż tylko materialna konsumpcja? Bo ta materialna konsumpcja tylko spowodowała pogłębienie się pustki w moim sercu, w moim umyśle. I kiedy ja zawołałam do Boga, kiedy powiedziałam: Boże, czy jest coś więcej? Czy jesteś? Wtedy stał się cud. Stała się najpiękniejsza rzecz w moim życiu. Poznałam osobiście żywego Jezusa Chrystusa. Żywego Jezusa Chrystusa. Czy ty rozumiesz, co to jest? Jezus Chrystus jest realny. On jest żywy. To nie jest tylko krzyżyk. To nie są różańce. To nie jest Bozia. To nie jest Kościół. On jest żywy, realny. I Ewangelia jest prosta. Ewangelia mówi, że Jezus wziął na krzyż, wziął wszystkie twoje błędy, wszystkie twoje winy. Każdy błąd, każdy grzech, każde kłamstwo, każdą nienawiść, każdą fałszywą myśl, każdą morderczą myśl, on to wziął na krzyż. Rozumiesz to? Nie musisz nieść tego ciężaru. I nie tylko on wziął to na krzyż. On również zrobił niesamowitą wymianę. Ta wymiana jest czymś niesamowitym, najlepszą rzeczą w życiu każdego człowieka. On wziął każdy grzech. Wziął to. Cześć. Chcesz oddać życie Jezusowi? Kochanie, to jest ten moment, posłuchaj mnie, potrzebujesz podjąć decyzję, decyzję dla żywego Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? Jak masz na imię? A co, jak nie wierzę w Boga? Jak masz na imię? Jola, ja jestem Basia. Ja poznałam osobiście Jezusa Chrystusa ponad 10 lat temu, wiesz. Miałam wszystkie fajne rzeczy, ale miałam pustkę w sercu. I zawołałam do Boga i powiedziałam: Boże, czy jest coś więcej niż to materialne życie? I przyszedł do mnie i powiedziałam: ja chcę poznać prawdę, jaki jesteś. I przyszedł do mnie żywy Jezus. Czy wierzysz, że Jezus jest realny? Czy chcesz Go ogłosić swoim Panem i Zbawicielem? Tak? Czy wierzysz, że On wstał z martwych w ciele? To nie jest chuchrak na krzyżu. Okej. To powiedz: Panie Jezu, wierzę, że Ty umarłeś za mnie. Wierzę, że wstałeś z martwych w ciele. Ustanawiam Ciebie moim Panem i Królem. Chcę być z Tobą na zawsze. Amen. Przyjaciele, ta pani przed chwilą zrobiła niesamowitą rzecz. Otworzyła swoje serce na żywego Jezusa Chrystusa. Rozumiesz to? Rozumiesz, co się stało? To jest niesamowita rzecz. Ta kobieta uwierzyła w Boga. Przed chwilą tutaj pani uwierzyła, że Jezus Chrystus jest realny. Bo jest Bóg. Jak masz na imię? A ty? Ja jestem Basia. Jezus Chrystus jest realny. On jest żywy. Jakiś błąd? Codziennie robisz błędy. Czy chciałbyś być wolny od swoich błędów? Chcesz nieść ciężar swoich błędów? A wiesz, że karą za błędy jest śmierć. Chcesz po prostu umieć. Tak, ale umiera się codziennie w kontekście, że nawarstwia się to wszystko. Każdy ma obciążenie. Potem z tego są choroby, potem z tego są różnego rodzaju nieszczęścia. I nie ma takiej istoty w historii ludzkości, jak Jezus. On umarł twoje grzechy. Wszystkie twoje grzechy. Takie istoty w historii człowieka, który powiedział: posłuchaj, ja biorę na ciebie każdy, na siebie każdy twój błąd. Rozumiesz? I ja chcę Ciebie ocalić. Rozumiesz to? Czy to ma na Ciebie w ogóle jakieś znaczenie, co teraz mówię? Czy chciałabyś to przyjąć?
To się wiąże z tym, że musisz uwierzyć, że to jest, że to, co ja mówię, że otwierasz swoje serce na to i że podejmujesz decyzję, że chcesz w to uwierzyć. Nie widzę wszystko. Okej. Okay. To chciałabyś oddać życie Jezusowi? Poddać mu się. Okej, myślę, że może to zrobiłaś kiedyś, tak? To powiedz, a wierzysz, że Jezus Chrystus, wierzysz w to, że On umarł za Ciebie? Czy wierzysz, że On wstał z martwych w ciele? Że to nie jest kuchrat na krzyżu? Okej. Czy ustanawiasz Go swoim Panem i Zbawicielem? Ale czego teraz deklarujesz to? To powiedz, Panie Jezu, powiedz. Powiedz, Panie Jezu. Nie odciągaj jej, bo to jest, posłuchaj, ona idzie do nieba, a ty nie wiem gdzie. Ona pójdzie do nieba, nie odciągaj jej. Ale poczekaj. Nie daj mu się odciągnąć, to jest ważna rzecz. Nie daj mu się odciągnąć. Powiedz, Panie Jezu. Jak chcesz, ale... Przyjaciele, pojednanie z Bogiem to najważniejsza kwestia w życiu człowieka i szukanie prawdy o Bogu to jest najważniejsza rzecz w życiu człowieka. Nie marnuj czasu, bo czas jest krótki, to jest czas łaski. W tym momencie to jest ten moment, kiedy jest do ciebie mówiona Ewangelia. Ewangelia to jest najważniejsza informacja w twoim życiu. Bez Ewangelii jesteś w czarnej dupie. Bez Ewangelii nie masz żadnej nadziei, na nic, na nic. Jesteś w ciemności. Bez Ewangelii nie ma przebaczenia. Bez Ewangelii jesteś sam obciążony każdym swoim błędem, każdym swoim grzechem. Nie masz żadnej nadziei na żadne dobro. Przyjacielu, trzymaj się. Zatrzymaj się. Poznanie osobiste żywego Jezusa Chrystusa jest zależne od ciebie. W kontekście, że to ty potrzebujesz, człowieku, otworzyć swoje serce. Ja mówię ci słowa o żywym Jezusie Chrystusie, bo ja Go poznałam osobiście. On zmienił moje życie. Rozumiesz? Jedno spotkanie z żywym Bogiem było tak rewolucyjne w moim życiu. Było tak niesamowite, że zmieniło moje życie, zmieniło tok i całą przyszłość mojego życia. Wszystko zmieniło. Jedno spotkanie z Bogiem wszystko zmienia. Wszystko zmienia. Bo to się tak wydaje, że jest piątek dzisiaj i jest fajnie, jest ciepło, ale przyjacielu, jesteś w ciemności. Jedyna rzecz, której możesz być pewien dzisiaj, to że kiedyś tutaj cię nie będzie, kiedyś umrzesz, a prawda jest taka, że się umiera tutaj codziennie. Codziennie się umiera, codziennie. Ale jest droga, która jest ku życiu. I ta droga się nazywa Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. I to nie jest żadna religia. Właśnie, że religia zniszczyła prawdę o Jezusie Chrystusie. Religia sobie zrobiła z tego kukły, zrobiła sobie rytuały, zrobiła sobie Boże, ale to nie o to chodzi. Tu jest teraz walka o twoje serce, przyjacielu. Walka o to, czy idziesz na śmierć, czy pójdziesz na życie. I to zależy od ciebie, zależy od tego, czy otworzysz swoje serce na te proste słowa Ewangelii. Ewangelia jest tak prosta, ona jest dziecinnie prosta, dziecinnie prosta. Bóg przyszedł, był tu na tej ziemi, umarł za twoje grzechy i jest jego śmierć i zmartwychwstanie są kompletną i wystarczającą ofiarą. Za wszystko, za wszystko. I to nie chodzi o twoje rytuały, o twoje chodzenie do kościoła. To chodzi tylko, czy otworzysz swoje serce.
Czy przyjmiesz to? Czy przyjmiesz Jezusa Chrystusa? Czy powiesz tak dla Jezusa Chrystusa? Przyjacielu, bo Jezus już wszystko zrobił dla ciebie. I następny krok jest twój. Czy odpowiesz na to, że On stoi i puka do twojego serca? Czy otworzysz twoje serce? Czy uwierzysz w Jezusa Chrystusa? Ja bym chciała, żebyś uwierzył i uwierzyła. Ja bym chciała, dlatego że twoje życie się zmieni w sposób, jaki nawet się nigdy nie spodziewałeś. Twoje życie będzie wypełnione dobrem. Twoje życie będzie wypełnione prawdziwą miłością. Nie jakąś miłością iluzyjną. Nie jakąś miłością, która dzisiaj jest, a jutro może nie być. Nie jakimś dobrem, które jest tylko na chwilę, ale dobrem, które jest stałe. Dobrem, które zawsze jest. Bezpieczeństwem, które jest stałe. Przyjacielu, czy przyjmiesz Jezusa Chrystusa do swojego serca? Bo to chodzi o twoją decyzję. Bóg wszystko zrobił dla ciebie. Pytanie jest, czy go przyjmiesz? Czy go przyjmiesz? Czy go przyjmiesz? Przyjmij go, a twoje życie będzie dobre, nie będzie głupie, będzie dobre. Nie będziesz kozaczył, nie będziesz udawał, że jesteś taki nie wiadomo jaki silny, jaki cwany. Poznasz żywego Boga i zobaczysz, jaki to jest skarb. Bo na ten moment, nie na ten moment jesteś oddzielony od tego skarbu. Chcesz przyjąć? Jak ma to? A ty to? Dobra, chodź. A ty jakaś nie? Nie tylko na trzeźwo. Tego Boga, okej? Okay. Poznałam go osobiście, rozumiecie to? W jaki sposób? Mieszkałam w Australii i pracowałam po prestiżowych studiach, miałam dobrą pracę, chodziłam sobie na imprezy, kupowałam sobie drogie torebki, drogie buty, miałam różnych kochanków i wstawałam rano i czułam pustkę w swoim sercu. Czułam pustkę, dlatego że to życie materialne jakby nie dawało mi tego, co ja myślałam, że mi da. Marzyłam o takich rzeczach, ale one, kiedy osiągnęłam te rzeczy, o których marzyłam, czułam pustkę w swoim sercu i powiedziałam do Boga, mówię, Boże, czy jest coś więcej? Czy jest coś większego, coś piękniejszego niż to, że wstaję rano, boli mi głowa i nawet te momenty, które są fajne, kończą się. To życie jest takie, że mamy jakiś tam moment, trzeba się upić, żeby mieć lepszy czas. Mamy więcej niż zgodę, mamy misję od Boga. Mamy misję od Boga. Ja ciebie ratuję. Ale piwo? Bo piwo, do czego doprowadzi piwo? A ty jesteś taki mądry, że o prawie wiesz? A czy wiesz o tym, że w tym momencie niesiesz konsekwencje każdego swojego błędu sam? Wiesz? A chciałbyś mieć takiego adwokata, który ciebie wyciągnie z każdego błędu? Chciałbyś go mieć? Czy chciałbyś? Okay. No to ci mówię, ja powiedziałam do Boga, jeżeli jesteś, to ja chcę ciebie poznać realnie. I powiedziałam to szczerze, powiedziałam, potrzebuję cię. On do mnie przyszedł, kiedy ja otworzyłam swoje serce. Kiedy ja powiedziałam do Boga, nie słuchaj go. On idzie do piekła, nie słuchaj go. Dlatego, że odrzuca Boga. Odrzucił Boga. Posłuchaj mnie.
możesz być zbawiony. I możesz być ocalony od życia pełnego błędów. Rozumiesz to? Rozumiesz? Poczekaj, daj mi rękę. No, przyjaciele, posłuchajcie. To w ogóle ma troszkę odwagi. Masz? No, o. Słuchaj, czy chciałbyś wiedzieć, kto ma prawdę? Ty czy ja? Czy chciałbyś to wiedzieć? Czy chciałbyś to wiedzieć? Będę mówiła, co chcesz usłyszeć? Chcesz usłyszeć o Bogu? Jak masz na imię? Igor, poznałam osobiście Jezusa Chrystusa. Rozumiesz to? Otworzyłam swoje serce i powiedziałam, że chcę prawdy. Nie interesuje mnie to życie, które jest wypełnione pustką. Widziałam, bo przyszedł do mnie. Zobaczyłam go oczami swojego serca. Wiesz co? Chcesz tak śpiewać? No to mów. Śpiewaj. Bóg nie umarł. Nina. Dawaj. Umarł. Jezus żyje, Bóg nie umarł. Jebać dis. Przyjacielu, pamiętaj o tym, że Jezus jest realny. Jeżeli wezwiesz Jego imienia, to On do ciebie przyjdzie. Nawet jak będziesz w najgorszym miejscu swojego życia, nawet jak będziesz naćpany na narkotykach, jeżeli szczerze wezwiesz imienia Jezus, to On do ciebie przyjdzie. I to są najważniejsze słowa twojego życia. Najważniejsze słowa twojego życia. Możesz tu kozaczyć, możesz się wygłupiać, ale Jezus jest realny i On jest jedynym ratunkiem. Rozumiesz? Dla twojego młodego życia nie ma lepszej informacji. Nie ma lepszej informacji. To jest jedyna prawda. Jedyna wartościowa rzecz. To jest skarb. Skarb. Żywy Jezus to jest skarb. Nie żadna religia. Jezus jest prawdziwy i realny. Sikara babara karasa sikara prasanta krasa sikara babara sikara babara. Słuchaj, okej, ale to nie ma znaczenia. Słuchaj, Jezu, potrzebujesz Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz Go. Dlatego, że wydaje ci się, że wszystko wiesz, że masz wszystko. Ale ja mam nie tylko zgodę, mam misję z nieba. Mam misję z nieba, nie tylko. Przyjaciele, rozwinęła się tutaj dyskusja z młodymi ludźmi na temat tego, czy Jezus jest realny. Ja Go poznałam osobiście. Cześć. Znam Jezusa, poznałam Go osobiście. Chcesz Go poznać? Wiesz co? Ja wołałam do Boga, którego nie widziałam, bo wołałam o prawdę. I przyszedł do mnie żywy Jezus Chrystus. I On jest realny. Posłuchaj, ja nie jestem jedyną osobą, która Go poznała. Nie jestem jedyną osobą. Jezus Chrystus jest żywy, jest realny. Religia zrobiła z Niego jakąś lalkę i kukłę. Tak, chcesz poznać Jezusa? To powiedz, Panie Jezu, chcę Ciebie poznać. Panie Jezu! Nie krzycz, powiedz do mnie, powiedz, Panie Jezu, chcę Ciebie poznać. Przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego życia.
Chcę znać prawdę. Niech ci się tak stanie wedle tego wyznania. Ja się modlę o to, że poznajesz osobiście żywego Boga. Jak masz na imię? Tak. Mareczku, ja się o ciebie modlę, ja ciebie błogosławię. Ja ciebie błogosławię, ja się modlę, że masz doświadczenie żywego Boga. A ty też jesteś dzieckiem. Przyjaciele, dzieciaki, posłuchajcie mnie bardzo uważnie, to jest bardzo ważna informacja. Nie, nie idźcie do żadnego księdza. Nie mówimy o żadnej religii. Jezus jest realny. Jezusa się poznaje sercem, nie przez żadnego księdza. Poznaje się Go sercem. Mówi się, Panie Jezu, przyjdź do mojego serca. Powiedzcie za mną, powiedzcie, Panie Jezu, przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego życia. Chcę Ciebie poznać naprawdę. Ustanawiam Ciebie moim Panem i Zbawicielem. Chcę być z Tobą, Panie Jezu, na zawsze. Ja się o Was modlę, ja Was błogosławię, że to, co teraz powiedzieliście, że macie doświadczenie żywego Jezusa. Chcecie? Dobra, to piąteczka każdy, kto realnie chce. Piąteczka. Jezus umarł za grzechy każdego z Was. Ale to nie jest, Pa, dzieciaki. Błogosławię Was. Wiesz co? To jest najlepsza rzecz. Zostać, być samemu z Bogiem nie ma, to jest większość. To jest większość i to jest najlepsza rzecz. Ty te pytania zadajesz. Niestety patrzysz tutaj. Przyjaciele, możesz poznać osobiście Jezusa Chrystusa, niezależnie kiedy, niezależnie gdzie. Nie musisz chodzić do żadnego księdza. Wow, mam dla Was objawienie. Nie musisz chodzić do księdza, aby poznać osobiście żywego Jezusa Chrystusa. To jest właśnie taka obłuda, że potrzebujesz jakiegoś pośrednika, potrzebujesz jakiejś bozi, potrzebujesz umarłych ludzi, potrzebujesz księdza, potrzebujesz wafla. Sorry, to są fałszywe kłamstwa. Potrzebujesz jedynie otworzyć swoje serce na żywego Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz uwierzyć, że On jest realny. To nie, że Jego ofiara jest wystarczająca. Rozumiesz? Nie Twoje ofiary. Nie Twoje sakramenty. Ale ofiara Jezusa Chrystusa jest jedyna, która jest ta właściwa. Ta, którą potrzebujesz tylko przyjąć. Tylko potrzebujesz to przyjąć, przyjacielu. Nie przechodź obojętnie, bo idziesz do piekła. Idziesz na śmierć, nie przechodź obojętnie. To są słowa życia. To są słowa, które mają moc uratować Twoje życie. Od pustki, od śmierci, od głupoty, od ślepych uliczek. Od jakiegoś cyklu, który się powtarza w kółko. Od głupoty. Przyjaciele, mówię te słowa, abyś został uratowany. To są ku Twojemu życiu, ku Twojemu ratunku. Może właśnie siedzisz sobie, pijesz piwo i myślisz, że Ci to przeszkadza. I ja się cieszę, że Ci to przeszkadza, że to Cię wybija z tej monotonii tego życia, które donikąd nie prowadzi, bo to życie, którym teraz żyjesz, prowadzi tylko do śmierci. I cieszę się, że teraz ta informacja wkrada się w Twoją przestrzeń, wchodzi w Twoją przestrzeń, w Twoją rzeczywistość. Po to, abyś Ty był uratowany, po to, abyś Ty zaludniał niebo, po to, aby Twoje życie było
przeznaczone do czegoś dobrego, abyś wszedł w to przeznaczenie. Abyś żył wspaniałym, pełnym życiem, a nie jakimiś ochłapami tutaj tej ziemi. Abyś żył pełnią życia. Przyjacielu, ja się modlę o to. Modlę się o Twoje zbawienie. Modlę się o to, że poznajesz osobiście żywego Jezusa Chrystusa. Modlę się o Ciebie. Modlę się, że masz doświadczenie, że Go poznasz osobiście. Że Twoje życie przez to się radykalnie zmieni. Amen.